Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film Oto z tej wody, czyli zachcinek, nie inaczej, i zaczynamy dzisiejszą zabawę oto w tym miejscu. Na tą chwilę jest godzina 6.51, sobota 25 marzec 2023, a co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc nie przeciągając dłużej, zaczynam. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tego stajem, bo już późno. Jest ze mną kolega Krzysiu i wspólnie z Krzysiem nakręcimy dla was jakiś materiał. Krzysztof dwie wędki ma na metodę, tak, o, zrelaksować się z spinningu, chodzenia za pstrągami, tak? Dokładnie. I takie mniej aktywne dzisiaj chowanie z jego strony, bo dzisiaj powiedział... Odpoczywamy po pstrągach. Po pstrągach odpoczywa kolega, bo mówi, że pstrągi mierzawa go wykańczają. Tak powiedzmy, ale lubisz to i kochasz, nie? Oczywiście, że oczywiście. Tak, najwspanialsza rzecz. A ja dzisiaj też jedną z metoda, na drugą będzie klasyk, koszyk, pinka, w razie co jakby na metodę nic nie było, to zawsze można złowić jakąś białą rybkę, niedużą, niewielką, w postaci płotki, karasia, leszczyka niedużego. Rozrobiłem zanętę, czyli 2 mm czerwony pelecik. Do tego zanętę z Feeder Bites, Epidemia chyba. Połączymy to i oraz odmrożona z moich filmów, jeszcze widzicie sami jaka twarda. I to będzie, ta odmrożona posłuży mi do klasyka, do koszyka. Mamy trochę przynęt. No i siedzimy sobie i pora zarzucić pierwszy raz zestawy. Więc zostańcie ze mną, no i zobaczymy co i jak, bo sam jestem tego ciekaw, czy będzie rybka z dzisiejszego wypadu, zachcinka, czy nie. Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie swoich widzów na najnowszy film w moim i Krzysia wykonaniu. Ale jest? Nie ma. Ale branie, widzisz, coś się dzieje. No to dobrze. Coś się dzieje, branie u kolegi było. Bo... Albo karaś. Nie, jak w dół idzie. Leszcz mówisz? To... No ale widzisz, coś się dzieje. Coś, drodzy. Już jestem zadowolony, bo już wiesz. Branie było. Branie było, panie. To, drodzy państwo, tak jak widzicie sami, coś się zaczyna dziać. Ja metodę rzuciłem. Teraz buduję klasyka. Oczywiście robactwo. Nie inaczej. I sam jestem ciekaw, co będzie. Więc zakładam robaki. 3 sztuki. O, wieje, wieje, chłodno. Trzy, powiedzmy cztery damy. Cztery sztuki. I teraz pomalutku, powolutku, ja muszę to rozłożyć, bo widzicie jaki bajzer. I tu mam odmrożoną zanętę, która za bardzo nie jest zbita, bo jeszcze nie odmroziła się dokładnie, więc będziemy czopować. Szczopujemy to, postaram się to szczopować. Zobaczycie jak. Pomału, pomału, Pyzuś, pomału. Ale się wykładamy. Pomału. Woda żyje, najważniejsze, nie? Krzysiu, że woda żyje. Się pokazują, wychodzą. I zaczopuję. Z tego względu, że świeżym peletem, o, w tej pozycji odstawię mieszankę i sam jestem ciekaw co na klasyka. Klasyk, jak widzicie, 0,18, główna żyłka, przelotowo, skrętka, szybko złączka, przypon 80 cm, przypon 0,10, haczyk 16 i 4 robaki. Przerzuciłem. Nie. Zapomniałem, że mam tą. Drodzy państwo, zapomniałem, że mam rzuconą tam metodę. Więc, drodzy państwo, bardziej muszę w bok rzucić. Więc powrotem ta sama historia. Zimno mi, muszę się ubrać. Więc, tak mówię, mieszanka odmrożona. Szczopujemy delikatnie u góry.
i muszę rzucić bardziej w bok, tak aby nie przerzucić sobie metoda na alarm w razie co, a tutaj będziemy się bawić. Rzucaj, Krzysiu, no. Ty rzucasz tam, a ja rzucę na budynek. A ja tu. To będzie na brzozę budynek, ok? Siedzi? Kurde, odpiął się. Ale kar był. Kar, ale widzisz jak dopiero. To jak wszystko, aż kija wygięło. Aż kija wygięło. Tylko lekko poczułem i... Dobrze, że tą burtę miałeś na tym, bo by ci wędka do wody wleciała. No. Nie, mam, wiesz, hamulec, ten mam. Wolny bieg. No, branie piękne. Ty, ale... Odjazd, no. Ale że się nie zapiął? No nie zapiął się, aż dziwne po prostu. Naprawdę. Ale wiesz, to i nawet poczułem tylko takie delikatne, wiesz. No, ale to kar był. To jest za ostro było. Karp, tak. Od razu pygi, wygięcie kija. Ale dopierdzie. No. No to, drodzy Państwo, drugie. I na tą samą wędkę, widzisz? Na tą samą wędkę. No. No zobaczymy, co się będzie działo. No miejmy nadzieję, drodzy Państwo, że zaraz zobaczycie jakąś rybkę. Jak nie u mnie, to u Krzysztofa. I chcę Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj ryby chyba w łeb dostały. Zobaczcie. Ile łusek. Były obierane, skrobane ryby. U mnie i u Krzysztofa to samo jest. Zobaczcie. Łuski obierane, pełno łusek jest. To chyba tutaj ryba była skrobana w łeb. O, no widzicie, tak to jest i to świeże łuski z tego łowiska. Więc machaj, będą ryby, będą. Z tym, że na pewno, drodzy widzowie. I czekam na rybę. I myślę, że jakiegoś karpia złowię, jak nie ja, to Krzysztof. I jakaś fajna rybka będzie na moim filmie. No, no ale to był karp. To był karp. Tak. Tak, wygięcie. Bez zabawy. No. Przykuł się i od razu poszedł. Tak. No tu też coś mam delikatnie. U mnie obcierka na metodę, a klasyk na razie nic. Zobaczymy, jak na klasyku nie będzie przez jakieś 2 godziny, nie będę miał efektu, to długo przezbroić, podajnik założyć, obciąć. Podajnik do metody założyć, przypon i będą 2 metody. Ale czekamy na razie, więc idę po kurtkę, bo jest chłodno. I sam jestem ciekaw naprawdę, drodzy Państwo, co jak. Ale ryba na bank będzie. A więc, drodzy Państwo, robaki na razie nic. Na metodę jakąś obcierkę tam mam, będę musiał zmienić przynętę. No i mówię, robactwo przerzucę. Nie da to efektu, to przełożę drugą na metodę. Zobaczymy, sprawdzimy robaki, w jakim stanie są. Bo sam jestem ciekaw, czy coś było, czy nie. Został. Zobaczcie. Jeden robaczek. Zobacz, Krzysiek. 4 no, były. Czyli było. Było coś. Bliżej. Coś było. Tak, było bliżej. Ale nie widziałem, więc założymy świeże. I tak mówię, nie będzie efektów za bardzo na pinkę. Przełożymy szybko na drugą metodę. Tak, aby jakiś ruch był w wodzie, coś się działo. Więc przekładamy i miejmy nadzieję, że coś pyknie. Tylko jak przełożę na metodę, to znów będę musiał mrozić tamtą zanętę. Drodzy Państwo, niestety chyba tak, zobaczymy. Ale nie żałuję. Nie czopuję już, bo już odmarzła zanęta. Zarzucamy bliżej troszkę. Troszkę bliżej. No i teraz muszę coś wyczuć. Moment. I coś złowić na robactwo. A z pół godziny jeszcze i metodę przerzucę, założę inną przynętę, tak aby szczelić się smakiem. I wędkujemy. Nic dodać, nic ująć. Jesteśmy sami na łowisku. Ryba żeruje, czasami wyskakuje. Takie niby obłożenie zbiornika, a jednak jesteśmy tylko sami. No, a jesteśmy tylko sami. Fajnie. I sobota. I sobota, tak, weekend. Weekend. Nad wodą. Dobrze, wędkujemy i zobaczycie zresztą co i jak. A więc gadu i jest prawdopodobnie leszczyk albo karaś. Płotka na pewno to nie będzie, drodzy Państwo. Zobaczcie po wygięciu kija, ale to jest kij do 60 gramów, czyli
Bestia Master Shimano i pomalutku by jest 0,10. 0,10. Leszczyk będzie, wiesz, albo karaś. Karp na pewno to nie będzie. A mam 0,10, widziałeś, 16 haczyk, 0,10. No, tak, żeby zabawa była. Czyli bestia Shimano do 60 gramów wyrzutu. No nie idziesz tam, bo mi wejdzie w tamtą, a nie chcę. Wiecie, leszczyk albo karaś będzie, nie wiem co to jest. Na pewno nie karp, a nie chcesz szar. O, już przeszedł. Ale może dołem to nic się nie wydarzy. Dobra, przejdziemy. Przeszedł. No, nie chciałem tego, ale... Ryba dobrze zapięta, tylko najwyżej może przypon pójść, drodzy Państwo. Z tego względu, że jest 10. Podbierzemy, zobaczymy. Zaraz przerzucimy wędkę drugą. I zobaczymy, co mamy. Na karasia stawiam, wiesz? Myślisz? No. Na leszcza mi to nie wygląda. Na leszcza mi to nie wygląda. O, Japoniec. No mówiłem karaś. Mhm. Taki tutaj standardowy. No, 3 dycha. 3 dychy na pewno będzie miał. Mhm. Karp. Karp. Karpik mały. Za rybiniówka. Tak, za rybiniówka. 0,10. Dlatego tak się zachowywał. No. No nie chciałbym pierwszej ryby stracić. Więc nie ma co szarżować, 0,10, ha, żyłka, ryba nie jest gotowa. Pomóc ci, czy? Nie, nie, ja sam dam radę. I rybka zaliczona. Więc drodzy Państwo, mówiłem Ci, że na leszcza mi to nie wygląda, więc... Czuję łowiąc. To już się czuje. To czuję się. Jaka to ryba. Zobaczcie. Może być. Drodzy Państwo, taka dobra 40. Bo kosz ma 50 chyba. Zobacz. Tak, tak, tak. 50. I taki karpik. Więc drodzy Państwo, zobaczcie. Na pinkę. Więc odepnę peny, wezmę tylko przeszyty. Piękny karpik, więc baja do następnego. No jest w pytę, delikatne wygięcie i wyprostowało, widziałeś? I kolejny karp będzie chyba, ale większy będzie, wiesz, popatrzcie jak ciągnie. Ładnie ciągnie, no, ładnie się chodzi. Muszę mu popuścić. Patrzcie. O, ładnie, do góry podszedł. Widzę, że jest przy powierzchni. Do góry się podniósł. 0,10. Nie wyjmę go. Może wyjmiesz. Ale to wiesz, jaka będzie zabawa. No, ale to niech sobie chodzi. No, to przecież nie spieszymy się. O, wchodzi tam. Zobaczymy jak wiesz. Jak, czy moich nie złapię, to ja, może ja zwinę. Wiesz co, te wędki swoje. 0,10 jest żółka. No, ja ci pomogę. Ja zwinę te wędki. Tak, to przynajmniej będziesz miał, wiesz, pole do manewru. 0,10 żyłka, to wiesz. No, tak, 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 będziesz miał pole do manewru. Będziesz sobie, wiesz. O, bo on już przeszedł tam za moją górą. No, teraz masz już swobodę. Nie, teraz to będę się bawił. Masz wolny plac już teraz. Drodzy Państwo, zobaczcie, w tarlisko idzie.
Ja mówię wam, że go nie wyjmę. 0,10 żyłka. Haczyk 16. A dlatego wziąłem pinkę, tak aby bawić się drobizną, drobną rybą. Zero dziesięć. Boże, tego się obawiałem. Tego się obawiałem! Jeszcze na klipie mam żyłka. Na klipie żyłka jeszcze. Wiesz co? Hamulec popuszczam, a on nie idzie, bo wie co jest, ej! A tu żyłka na klipie. Podaj mi podbierak, tylko ja se pochodzę z nim. Proszę cię bardzo, no. I mówię, ej, dlaczego tego popuszczam hamulec, a on nie idzie? Zaciął się kowrotek, a tu na klipie nie zerwał. Dostałeś szczęście, że nie zerwał. Że nie obciąłeś. Że nie obciąłeś, wiesz. Dobra, a ja już będę chodził sobie, no. 0,18 żyłka gówna, mówiłem ci. No tak, 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 tak. 18 gówna, 10. Nie pomęczę go trochę, bo on jest dobrze zapięty, wiesz? Tak, on się trzyma, no widać, że jest dobrze. Oj. Cztery pinki. Dobra, trzeba pompować trochę. Jeszcze jeden klip jest. Oj, będzie zabawa, będzie, drodzy państwo. Oj. Dobrze jest zapięty, tylko wiecie, obawiam się tego, że jest za cienki przypon, 0,10. Muszę go trochę podciągnąć. Może uda się. Bestia Master DX Feder 11 do 60 gramów. Odpowiedni sprzęt. Tylko przypon trochę za cienki na karpia. I będzie zabawa, trochę to będzie trwało. Może być niewielki, mógł się zapiąć też bokiem, wiecie o tym. Ale ładnie szedł, branie było intensywne, później wyprostowało, a ja wtedy zaciąłem. Pomału rybę holuję. Nie ma co się spieszyć. Jakbym miał plecionkę teraz, a nie przypon 0,10, to już nie zwracałbym uwagi, że 18, bo to jest mocna żyłka 18. No ale 0,10 się obawiam trochę.
I tam jest drugi klip. Muszę zrobić tak teraz, żeby błędu nie popełnić z zalewu kieleckiego, kiedy miałem piękną rybę. Muszę do tyłu się cofać i ściągnąć z klipa drugiego. Tu jest drugi klip, ściągam. Ok. I tak powinienem zrobić to na zalewie kieleckim w tamtym sezonie, kiedy miałem piękną rybę, którą straciłem właśnie o ten klip. Zaraz bateria padnie. Bateria padnie zaraz. 7 minut już hol trwa, 8. Szkoda, że 10 jest. No ale postaram się, sprzęt odpowiedni, tylko powtórzę raz jeszcze, 0,10 guna. Raczej przypon 0,10 i to jest taki, wiecie, jedno odbicie i przypon, pach, wszystko napięte, naciągnięte. Na razie ryba spokojnie idzie, pompuje. Wytrzymałość żyłki kilo z czymś. A ryba chyba trochę jest większa. Wiecie, jak karp. Jeszcze jak odjedzie, szarpnie, wyskoczy. No ale postaram się wyholować. Pompuję. Zmarł złeś, Krzysiu? Krzysiu, chodź, weźziesz tego, podbierzesz mi ją. Już. Jest to, muszę bumiory założyć. Jeszcze masz chwilę. No. Tak. Spokojnie weźmiemy go. Bo on ładnie już idzie do brzegu, wiesz? A za mało mam średnicę, wiesz, podbieraka, żeby samemu go wziąć. Dobra, już. Gdzie ten koszyk jest? Odjechał na parę metrów. Koszyk odjechał mi na parę metrów. Zobacz, gdzie jest koszyk, drodzy widzowie. Co jest z tym koszykiem? Nie wiem, czy dam radę go wyciągnąć. Zobaczymy. Myślę, że dasz radę. Chcę zobaczyć tylko, co za ryba. Jaka? Pociągnij go, nie lubię. Idzie w twoją stronę teraz. Widzę właśnie, że pluje tam wtedy. No. Mówimy, że piękny widok. Ale 0,10 żyłka. O. 0,10 żyłka, bo na pinkę wziął. Co ty, jak go zatrzymał? Oj, poplątał. Poczekaj, przez moją tą. Przez dołem go może, właśnie. I tutaj, drodzy Państwo, ryby obierane, zobaczcie. Łuski. Nie, przeszedł, wyszedł. Wyszedł? Wyszedł, no zobacz. Wyszedł, dobra. Ale zobacz, ile tu łusek jest znów. Ale widzieliście, że tu łusek na obierany? Tu
dużo łódki tu, łódki tam, łódki. Ja nie wiem, czy to ktoś kurę skubał te ryby, czy co. To takie grube te łódki, takie kurie, amurowate jakieś takie. No chodź, chodź, podbierzemy ją. Tak, ale w mojej żyłce jest. Ale to już później oderwę, chodź. Nie ściągaj, Krzysiek. Dobra. Wyjemy rybę. Rybę wyjmiemy, ja zerwę zestaw. Chodź, wkładaj. No bierz go. Poczekaj, poczekaj. Tak łatwo, bo wiesz, o, wiem, wiem. On widzi, wiesz, podbiera i wie, że co robi. I spierdnicza. Dobra, ale wyszedł, 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 chyba spoza. Wyszedł, tak spokojnie. Niepoplątane jest. Ładny karpik. Taki ze 3 kilo. No tu musisz przyjść do mnie, bo nas trochę pociągnie, bo on ruch zrobi i wiesz. Wiem. No wkładaj. Drodzy Państwo, 0,10 żyłka. Cudo, piękne kolory. Proszę Cię bardzo. Dziękuję. To jest to. Po to się tu przyjechało. Cześć. Chodź weź ten. Z łaski swojej tylko tu. Zdjęcie Ci zrobić. No po 4 kilo taki. Ładny. Jak leci wideo najpierw. Na wideo najpierw. Tak. 0,10 i zdjęcie przełącz. Zatrzymam. 0,10 żyłka. Masz piękne. Już, dziękuję. Drugi. Daj mi peny. Pena? Pena, no. Postaw tego, proszę. Ładny, nie? 0,10 to wiesz jak to jest, nie? Ja mówię, kiedyś to jak było, to jeszcze PZW tutaj przyjeżdżały. Jeszcze tu akcję. No, teraz nie byłem właśnie kolega z tym, to chłopca mamy kolegę. I piękna. Piękna ryba, drodzy Państwo. Krzysiu, zważymy ją? A masz wagę? Mam. No to dawaj, zważymy. Tylko chcę. Zważę szybko. Na dwa razy, ale one tu wychodzą. Cztery dziewięćset. 4 kilo będzie. No, 4 kilo. No tak właśnie, to widzisz, waga, że tak powiem, wokół, nie? I drodzy Państwo. Piękny karp. Baja, płyń. Dziękuję Ci za walkę. Dziękuję. I o co chodzi? No, do zobaczenia. Pięćdziesiąt cztery, 55. 4,5 kilo. Bardzo ładnie. No tak mówię. 4,5 kilo. Pięknie. Zobacz, jaką wyczyścił pineczkę, taką małą pineczkę wyczyścił, nie? Zobacz. I widzicie. Wziął ją, nie? Cztery pineczki, ale widziałeś co było w koszyku. Nie, no to ja widziałem. No.
Przecież, słuchaj, to jest dodatek. One dodatek. Do czego one przychodzą, do tego, co w koszyku podają. Co koszyku, a zasycają to, co im odpowiada. Tak jest, i czyli cztery pineczki, 0, 10. I jest pyte, więc zostańcie jeszcze ze mną i sam jestem ciekaw, co i jak. Metoda. Siedzi coś. Czyli zarzuciłem klasyka i na metodę było podciągnięcie, alarm. Ale to będzie karaś chyba. Karaś, bączek. To nie idzie karp. Czyli tuńczyk. I to samo. Tu jest bestia master. Ale tu jest kij do 100 gram wyrzutów. To jest 100 gram. Ostatnio mówiłem na filmie, że 90, ale to setka jest, bo tam do 60, do 100 i w domu mam karpik. Znowu taki mały handlowy. Handlowy. Chyba zarobieniowy, nie? Bo nie było tych małych tu. Pierwsze, co teraz były zarabiane ostatnio. Czyli tu. Mniejszego fusi dla ludzi, którzy sobie chcą zabrać. Takiego do 300 cm, czy? Do 50 można tu wziąć, no. Tak. Tu 50 karpia można wziąć, więc dla członków stowarzyszenia. Pomału, byczku. Przygotowali też niespodziankę. Niespodziankę. Tak, w postaci, że sobie można wziąć. Wziąć rybkę. Rybeczkę. Tylko oczywiście musi być wymiarowa i nie powyżej 50 cm. No to tak, drodzy Państwo, widzicie sami. Karpik. Tuńczyk. Więc kolejna rybka, która oczywiście wraca do wody. Płyń, byku, rośnij, nie daj się nikomu złowić, łam wędki, rwij zestawy i żyj sobie w spokoju. Patrz. Nie ma? Puścił. Co jest grane? Już go czułem na wędce. No, a szło. Wiesz, jakie to było? No, a widzisz, ale za tą drugą miałeś branie teraz, widzisz, no i nie ma, no coś ci się nie chcą wpinać. Nie wiem, co jest grane, czemu się nie chcą wpinać? Przecież hak wszystko masz w porządku. Wygląda, że to od razu, że to powiem, że to nie ma luźny na włosie. No. No, ale co się dzieje, no, trzecie branie twoje. Tak. Trzecie. No u mnie na razie dwa klasyk, dwa karpie i metoda jeden karp, trzy karpie, trzy branie wycięte. Stałem na tym molo betonowym. A ona na drugiej jest. Zobaczcie, wygięty karp. To już mam karpia, no. O, ładny. Dobrze. O, to już ładna ryba. Bierzemy. Ale widzisz? No. No. Nie od razu zaczynałem. No. Ale praktycznie ona już teraz była zacięta, jak szła, wiesz? No, tego mówię, poczekałem, teraz nie takiej szybkości. No, widzisz, ale jest w końcu. Teraz wyholuj tylko i zobaczymy co. Karp na bank. Z ciężaru... Amur to nie będzie, nie? Nie, za 3-4 kilo. Taki przedział mu daje. No tylko ciekawe, czy pełnouski, czy wiesz, goły, nie? No, łbem ładnie rzuca. A więc widzicie, drodzy Państwo, co się zaczyna dziać. Troszeczkę taki... No, idzie goły. Jak widzę. Ja sobie mogę pozwolić na trochę, wiesz, bardziej agresywną. Ty to masz czym? No weź, przestań. Na bardziej agresywne. Hol, no. Hol, tak. U mnie to była finezja, przegięte było. Tak bardzo uważać. O. Masz branie. Leci. Metoda. Metoda, ale coś nie ma. Trudno. Idziemy do kolegi. No widzisz, tak to jest. U mnie po, ale coś się dzieje. Już. Do góry go weź. Podnoszę. Jeszcze miał siłę. Jeszcze odejść. Jest podniesiony. No też ładny. Ładny byk. Piękny. To samo jak mój. No to takie, wiesz, takiego przedziału. No, kurde, ładny. Chyba nawet nie wiem, czy nie większy. Zaraz weźmiemy, mam wagę na wierzchu. No. Tak po 5 kg.
Większy. Większy. O, szóstka. O, strasznie fika, ale... Szóstka. Około 6 kg. Pięcie teraz, teraz będzie zmiana. Szóstka. 6 kg. No, to ładnie. 6, no niecałe 6. No wiem, no tak. Masz, pa, zobacz. Pół no kilo widzę, to... No tak, bo jeszcze minus ten. No dobrze. Pięknie. Dobra, to teraz będzie zmiana. No ja sobie teraz... Weź, a ja powycinę, no. Pytniesz piękne. Bierz. No i piękny karpik. I wraca. Zobaczcie leszczowe do dołu. Albo karaś. Jo, i? Jest to taki... Szepiełbym, bo chyba karpik będzie mały. Karpik? No zobaczymy. No ale widzisz jak spada. Bo to chyba nie leszcz jest. Nie? Chyba, że karaś. No co? Japoniec. Japoniec. Taki bączek. Bączek taki. No. No. Bączek. Jeszcze żeby był nasz, pospolity, złoty. A te złote to są, wiesz, to są przepiękności. A tak to... Zobaczcie. Poczekaj. No odpij. Odepnij go, wypuszczamy. Złap od spodu. I wypuszczamy od razu. Tak, 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 tak. Nie ma co tutaj z tym. Bączek. Pitolić. Zobacz jak się haczyk pił. No. Mam jak złapać, kurczę. No i baja. Baja. Wędkujemy dalej. Jest kolejny. O, też ładny. Panie. No. Czuję, że to jest cięższy. Większy. U mnie muszę sprawdzać, żebym wędki mi nie wciągnęło, bo tam nie mam wolnego biegu. No i co? No, ciężka ryba, ciężka. Teraz mu tak daje około 6. Tak? No. Też ciężka. Jak zwykle pogoń za... Dobra, trzymaj tu, walcz z nią, dobra, a ja ci pomogę. Jak no, będzie bliżej, no, wołaj. Bo ja pilnuję swoich, bo te, nie mam wolnych biegów. No. Wiecie, drodzy Państwo, odejdę za daleko, mi wciągnie wędki i stracę wędki. Kolega tam zawoła, poradzi sobie. A muszę pilnować, żeby nie stracić wędek, bo tu są duże ryby. Duże ryby. I tak to mniej więcej wygląda. A chwila, to szybko go rozpracował. Mniejszy? Nie, nie, myślałem, że taki pod 4 kg, 4,5. No, no. No taki, wiesz, będzie, wiesz. Weź ten, popój żółka. Tak, a już no. Właśnie otworzyłem już. Ładny, ładny. Ładny, nie, no piękny, ale żółciutki. No, pięknie obarwione. Zobaczcie, jakie pięknie, pięknie wygląda. Ubarwione, no, wybarwione karpie. Coś pięknego. Zobaczcie, drodzy. No, też tak będzie. No, czwórka. Między 4 a 5. Między 4 a 5 kilo. Pięć 40. No. No, niecała piątka. A, niecała piątka. Pięknie. Niecała piątka. Dobra. Dobra. Póki się, wiesz, nie rzuca, to od razu go ładnie, wiesz. No. Tylko trzymaj go. Nie. Podbieraka. Nie, trzeba do podbieraka, bo on jest za bardzo, wiesz, nie chcę go poobijać. Prześliczna ryba. Niecała piątka. Niecałe 5 kilo. Wraca do wody oczywiście. Baja. Tamten się nie nagrał, bateria poszła i, drodzy Państwo, jest kolejny. Widzicie, pięknie. Kolejny. Gratulacje. No i wędkujemy dalej, jest w pytę. Wiem. Teraz tylko podniosłem wędkę w górę. O, ile rybek małych rozpieszło. No. Nie jest duży. No ale jest, nie? Jest, tak. Weszły. Co to jest? Też karbo takie żółte?
Karp jest, nie? Nie widzę. Karpik. Karp, tak, tak. Z tych zarobiniowych małych. Baja, płyń, jest pytka. Krzysztof kolejnego. Zarbieniówka? Zarbieniówka, malutka. Z tych małych. No, zobaczcie. Odepnij go. Zarbieniówka. No ale coś dzieje się. Dzieje się, drodzy Państwo. Coś ja zaraz robactwo klasyka ściągnę i zastanawiam się, czy założyć metodę, czy może koszyk z krótkim przyponem i z warflesikiem. I chyba tak też zrobię. Tylko muszę dobrać odpowiedni przypon. Masz nożyczki? Już, no. Zobacz, każdy wyszedł na wylot, przeszedł. Przeszył. Przeciąg i wiesz, odetnę go, bo nie będę go, wiesz... Przeszyłeś? No to weź. Zobacz, popatrz. Czy nie będę go, wiesz, mordował, bo to założę sobie nowy przypon. No dobra. O, czekaj, czekaj, żeby nie wpadły. No i taki. No dziękuję. No i taki malutki. Za mały do wzięcia, więc płyń. A więc ja, drodzy Państwo, podziękuję klasykowi. Z tego względu założę drugą metodę, bo widzę, że coś się dzieje na metodę, więc jedziemy z dwoma metodami. To jest szybka piłka, tylko muszę wziąć okulary. Przełożymy i będziemy wędkować na dwie metody. Odcięłem, podajnik już jest. Zaraz zapinkę gdzieś tu mam. To nie ma problemu. To tu odciąć, tu dowiązać. To szybko się wiąże to. Odciąć. Zobaczcie, przypon dołożyć. I będziemy już wędkowali. Przypon mam. Okej, przynętę jakąś małą. Powiedzmy, śmierdziela damy. Kwas masłowy i sam jestem ciekaw, czy na kwas masłowy coś dziś zadziała. Ok, kwas masłowy, teraz kwas masłowy doprawimy. Dużą foremkę. Okej. Zanęto.
Boster kwas masłowy. Okej. I mamy. I jeszcze kwas masłowy na górę. Dobrze. I jest szybki, prosty sposób. Kwas masłowy przy podajniku do metody. Zrezygnowałem z koszyka, z klasyka, bo jestem ciekaw, co na to będzie. Niedaleko i to będzie nadgającą szczytówkę. Mam drugi sygnalizator brania, ale skupimy się na jednym sygnalizatorze brań, a druga na dgającą. I tak to mniej więcej wygląda. I sam jestem ciekaw, co i jak. Dwie metody i miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś fajny karpik wpadnie. A czy będzie rybka, zobaczycie sami. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami i zobaczycie sami, co i jak. Drodzy Państwo, pokażę Wam patent kolegi. Zobaczcie, wygląda to tak. Otwiera się błyskawicznie, no. A w środku jest mocowany do sztycy na śrubę. Na śrubę. Przykręcaną. I to jest guma, tak? To jest guma, która fajnie zaciska, tylko one są na różną średnicę, więc warto zmierzyć rękojeść, no. Żeby po prostu o. No i to trzyma. No nie ruszy, no nie ruszy. Nie puści. O. To zobaczcie, jakie fajne. Trzyma. A wyjęcie wędki? Jednym ruchem podnosisz. I to gdzie kupiłeś? To jest w Julii. W Julii. To są takie wieszaki na młotki, na jakieś na elektronarzędzia. No i zobaczcie, jaki fajny patencik. No. I to trzyma, zobaczcie. Trzyma, mocno trzyma. Zobaczcie, jak trzyma, a tylko podniesie się, otwiera. Tak. No, o, zapnij już. Branie masz? Branie. No. Było. Kiedy? Nie, było. Zawsze biorą wtedy to. Było. No i drodzy, dobra, mniejsza z tym, ale nie, zobaczcie sami, drodzy Państwo, że to ciekawe jest rozwiązanie. No podnieś jeszcze raz do góry, zobaczcie. Tylko mnie zastanawia to, jak to przypiąć. Nie, to jest normalnie przykręcone. Ale to nie całość, tylko... Tylko to jest, bo to jest cały element. Element, co kupiłeś. Co kupiłem, tak. I przykręcony do, tu. Tak, do oryginalnej tej, nie? Nie wiem, czy ja go czasem nie wklejałem, ale nie, on jest o... A, i tak to wygląda. Tak. A to pomarańczowe też twoje było? A to pomarańczowe to jest odcięty kawałek ze starej plastikowej tej sztycy. Aha. Na plastiku jest. No to albo na plastiku, albo na śrubie. Grubą tak śrubę. No tak, bo to na grubą śrubę. Dokręcamy po prostu. Ale drodzy Państwo... Otwór jest w tym. Widzicie, i jest fajna blokada. Fajna blokada i to fajnie trzyma. Jak ktoś ma platformę czy coś i łowi, tak. To zabezpieczona wędka. Zabezpieczona wędka bardzo dobrze trzyma. Że nie ucieka. Wędeczka nie ucieka później. Zobaczcie, faktycznie i to wciska i trzyma. Tak, i trzyma. Nic. Dobra, fajne, fajne. No. To wiecie, patenci kolegi, więc zakupcie sobie takie podpórki i kombinujcie i będziecie mieli bardzo fajne rozwiązanie. Coraz droższy, więc tak, trzeba tak. Tak. Bo jeden kar wystarczy, żeby pozbyć się sprzętu bardzo szybko. Tak, i będziecie mieli... A jak komuś się wydaje, że siedzi 3 metry od wędki, że ją dogoni, no. To nie zawsze. Bo no. Z takiej skarpy to jest jedno pocięcie, ona zjedzie, pociągnie, odjedzie natychmiast. Nie tak. Dogonisz. A tak to fajne rozwiązanie i nie utraci się wędki. No nie, trzyma mocno. I to niedrogie chyba, nie? Nie. To na sztuki się kupuje? Na sztuki. Na sztuki? Na sztuki. O, i widzicie. I tak to wygląda, więc kombinujcie, próbujcie i tanim kosztem będziecie mieli fajne podpórki do przytrzymywania swoich wędek. W średnicach są i to wiesz, jedne są na 20 mm, no, jedne na 25. To czas dopasować do rękojeści, żeby dobrze trzymało. No, żeby dobrze trzymało, są no. 16, tak. Takie są, więc trzeba sobie złapać tą wielką wymiar średnicę. Średnicę, no, chwytaka, no. No i tak to wygląda, więc wędkujemy dalej, ja zarzucam zestaw, bo miałem branie, tak, nie ma czasu. I wędkujemy dalej, jest wpyte, naciągnę i delikatnie, siedzi branie do brzegu,
branie do brzegu. To była ten... Co było to? Kwas masłowy. Dopiero co przerobiłem wędkę. Nieduży karpik. Czuję. Tu już trochę lepiej mam, bo jest plecionka. 0,18 główna żyłka. Tu już można jechać. Kij do 60. Ale to już nie 0,10, to wiesz, spokojnie może najwyżej wyrwę, zepnę, ale nie zerwę jej. Inna bajka. No, do brzegu było branie, wyprostowało, wyłożyła się żyłka. No i brania się zaczynają. I pięknie, pięknie. Więc metoda daje dzisiaj radę. Dlatego przełożyłem na drugą metodę. Karpik będzie, bo tucze się. Tylko mówię mały, mały, bo to z tych zarybieniówek. O. Widzisz, że gówniarz. Japoniec? Nie, karpik. Gówniarze. Kwas masłowy, ale jest, zabawa jest. No dziękuję. Nawet stąd go puścimy. Praktycznie z kosza. Oddaj przynętę, jak to mówię ja. Jest taki karpiczek. Dobrze, baja. Pływaj. Czekamy na większe. Ok, więc przerzucam obydwie wędki i jest w pytkę. Siedzi? Jest. Nie jakoś spektakularnie, wiesz, nie? O. Właśnie go z tą stronę. Ja w tą stronę go przeciągnę. Nie, ale z tej strony, żebyś wiesz, widać jak kolujesz. I tak widzicie. Jabłka nawet nie dadzą zjeść. Nie, przeszedł. Przeszedł? Tak, wyszedł trochę tutaj. To widzicie. No ale jest, nie? Ale cięższy, tak, troszeczkę cięższy, no. Tak. No, no widzę, to widać, no. Tak, widać po klatce, że mam już troszeczkę bardziej. Też taki z półtora kilo. No ale jest, nie? Wiesz, łowi się te większe, chciałby się same większe, ale wiesz, dobry rydz. O, od razu odpadły te przynęty, wiesz? Miękkie bardzo są, ale skuteczne widzę. No, z tego wynika. Jedną masz. Dobra, baja. Płyń. Jest pytka. Ta pusto, a teraz jest większy. No, teraz jest większy. Krąg na powierzchni zrobił. Idzie wszystko się do brzegu. No taki fajny. O. Nie, nie, nie. Te sztyca, wiesz, dranowska to nie jest taka, no wiesz, z lepszych, no. No ładnie, ale ten taki jakiś chory. Ma takie plamy, no, nie? Plamy, no. Ja nie wiem, czy chory, może takie wybarwienie. Weź peny, masz odczep. Tak, to są twoje czy moje? Moje. Wyczepię najpierw, żeby się tam nie rzucę.
O, ładnie wpięty. Delikatnie. O, ładnie wyszedł. Już tylko. Jeszcze możemy to malutkie podniesienie, żeby. Się. Tak, żeby nie wypadł. Pięknie. No. Pięknie. Też tylko mi zdjęcie poproszę. No. Tu jest aparat, jeszcze nie leży. To bierz go, daj. Cześć, bo mam całe ręce, wiesz, w śluzie. Tak chyba był ustawiony. Zdjęcie tam z bliska. Dobra. Dobra. Chcesz go do tego. Nie rusza się, do wiesz? Tego. Dobra, to weź, no. Dawaj go tak od razu ładnie. O, będzie ładnie widać, wiesz. No. O. Ładnie, ładnie. Czwórka, nie? Takie około 4 kg. Dobra. I plumnął. I wędkujemy. Dalej biegnie. Tak? No ale jest, nie? Teraz to idzie jak śledź. Jak śledź. No, chciałbym, wiesz, kwintesencja, dopełnienie tego dzisiejszego dnia, to żeby tego jesiotra? No, to już byłaby taka, wiesz... No, no, wiem, wiem, wiem. O. Kolejna zarybieniuweczka. No. O, prosto do podbieraka. Otóż, no, i drodzy Państwo, widzicie, takie maluszki. Znowuż maluszek. Ale coś się dzieje, a u mnie na razie nic. Miejmy nadzieję, że coś pyknie. Zmieniłem większe przynęty. Rangersa 15 i tu 12 też z Rangersa. No i zobaczymy co i jak. Nie, no coś tam. Ale teraz tak skaczą właśnie, wiesz, nie? Małe. To nie wiadomo. Małe, 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 bo to jest delikatny kij do setki, to wiesz. Szkoda, że tu jazi nie ma dużych. A, nie ma jazi, to nie. Mi tu trafiło parę, ale nie jakieś duże, tylko takie, wiesz, takie tam jest, takie po 30 cm. Leszczyk chyba. Mamy leszczyka. Taki do wzięcia. Do wzięcia. Uderzyłem. Dobrze, i taki leszczyk, no i wędkujemy. Jest pyta. Leszcz! Jakiego masz leszcza fajnego? No. No, ładny. Zobaczcie, drodzy Państwo. Prawie 50. 50 ma ten. Patrzcie, prawie 50. Patrz, już wysypka tarłowa. No, tak. Widzisz? Ładny. 50 prawie. Ale za ręce smocze. Bardzo ładny. Zobaczcie, jaki ładny. Ale ładny. Lesia. No, ładny. Piękny les. 50. 50 około. No. Bardzo ładny. No, też taki z kilogramu. Tak, tak. No, ładny. Taki przyzwoity. I tak baja. A ja przerzucam tutaj, z tej strony zesiadłem trochę. Na płytszą wodę ciutkę, niedaleko tarliska, tu na prost, na płytszą wodę, zobaczymy tutaj co będzie. I na razie jeden leszczyk, no i miejmy nadzieję, że coś jeszcze wpadnie, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. To się okazuje, że wie, że to świetna przęta, nie? No, a coś małego. Na karpia to nie. Też leszczyk. Nie, Japonii. Karaś. Karaś, drodzy Państwo. Z dołu go weźmiemy tu. Bączek.
O, już się wypiął. No zobaczcie, jaki ładny baja. Już, dziękuję. I przerzucamy zestaw. A więc, drodzy Państwo, chmura idzie z Kielc. Bożona dzwoniła, padało. Idzie na nas, tam już trochę pada. Mamy nadzieję, że to przejdzie, a my jeszcze z godzinkę posiedzimy i jeśli nas to nie przegoni, nie? Nic nie bierze. Tak, kolego? Pustynia. Pustynia, jak to się mówi. I tak, ale siedzimy jeszcze z godzinkę i zobaczymy chyba, że nas pogoni. Wstępnie spakowaliśmy się, co trzeba, widzicie jak jest w samochodzie. I czekamy, czekamy, jak to się rozwinie dalej. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzą, nie na pewno, ale jakieś rybki były. Krzysztof połowił sporo. No i tak to mniej więcej wyglądało. A czy coś jeszcze będzie, musicie zostać z nami, z scyzorykami i sami zobaczycie, co i jak. No, 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 no. Siedzi. Ale co? Coś niedużego. Właśnie powiedzieliśmy, że zacznie padać deszczyk, pogoda się trochę zmieni, ciśnienie się zmieni i one tutaj zawsze lubią sobie... No ale to nie, nie, to jest gnojek. Gnojek do kij masz, do setki, nie? Miękki, nie? To gnojek, ale jest. Ja nie wiem, czy karpi to będzie, co to będzie. Leszcz. I to ładny. Nie, nie, bierz, nie bierz, nie mocz, szkoda. Ładny. Ładny lesio. Zobaczcie, drodzy Państwo, że ładny leszek. Zdziwiony, bo wiecie, młody zawsze zdziwiony. No, taki 46-7. Dobrze. No dobrze. I takie branie leszczowe. Więc zobaczcie, drodzy widzowie, jaki piękny. 20, 47, 8. Baja. A ja przerzucam. Jeszcze i może coś jeszcze się złowi. Więc, drodzy Państwo, leciał tak, pokazałem na filmie. Zawijamy się. Nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Leciał tak, pokazałem na filmie. Jedziemy na Kielce. Cześć. Niestety musimy, bo widzicie, co się dzieje.